Witamy na spotkaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Czerwińskiego. Za chwilę głos zabierze Krzysztof Czerwiński, kandydat na burmistrza Drawska Pomorskiego. W dalszej części spotkania zaprezentowani zostaną również kandydaci do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Zamknięte. W związku z tym, że
Wcześniej były wystawiane decyzje same w Bitwie i przez ileś lat nie były one realizowane. Więc to jest kwestia tego typu, że musimy, czy Rada musi w przeciągu paru tygodni nagle w budżecie już uchwalonym znaleźć kilkaset tysięcy, żeby rozpocząć w trybie pilnym inwestycje w szkołach, żeby nie doprowadzić do ich zamknięcia. To też tak naprawdę ten pierwszy rok, w którym się uczyliśmy kompletnie nowych rzeczy. Ale nie przeszkadzało nam to prowadzić inwestycje, jak Państwo widzą, również na ulicy Mickiewicza, czyli to kwestia wykonania ponad 100 miejsc parkingowych przy jednym z największych osiedli. Więc rok 2019, jak mówię, zamknął się tą kwotą 9 milionów. I tak naprawdę w tym roku okazywało się, jak wiele jeszcze rzeczy nie wiemy, jak wiele naprawdę musimy się nauczyć w tym, jak funkcjonować w nowym organizmie, który obejmuje kilka nowych sołectw, właśnie przyjętych. To też ten czas, w którym się dowiadujemy, że w miejscowościach, które zostały przyjęte, nie ma wody. Więc w trybie pilnym trzeba podjąć decyzję, jak ten temat rozwiązać. I tak wchodzimy w rok 2020, który zaczął się niewinnie, a potem okazało się, że wchodzi nam pandemia. To, tak jak Państwo widzieliście, kwestia kolejnych kilkudziesięciu inwestycji i kolejnych dużych pieniędzy, które zostały wyasygnowane na, pomimo rozpoczynającej się pandemii, blokady i małego funkcjonowania. To też cały czas tereny wiejskie, które są i były od samego początku uznawane za równie ważne jak miasto. Miasto bez terenów wiejskich nie funkcjonuje. Również odbudowujemy i przebudowujemy części Starego Miasta, czyli nawet na przykład tutaj ulicy Cmentarnej, lewej strony idąc ulicy Sikorskiego. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo. Ograniczona możliwość dostępu do ludzi, rozmowy, to wszystko jest na zasadzie funkcjonowania pandemii. Łącznik między ulicą Słowiańską i 11 Pół Piechoty. Niby niewielka rzecz, ale dla mieszkańców terenu ulicy Słowiańskiej bardzo ważna. Nie muszą mieć dowodnej, po błocie wychodzą normalnie. To dalszy element związany z inwestycjami we wszystkich praktycznych szkołach. Tak samo w przedszkolach. Każda w tym obszarze miała jakąś swoją rolę i jakiś element inwestycyjny. Z mniejszych rzeczy kontener sanitarny na przystani kajakowej, również odpowiedź na oczekiwania turystów, mieszkańców. To było, jak Państwo widzicie, ponad 11 milionów w 66 zadaniach większych lub mniejszych. I tak kończył się rok 2020, zaczynaliśmy 2021. Pełny etap pandemii, praktycznie wyłączone funkcjonowanie. I wchodzimy w duże inwestycje, już finansowane ze środków zewnętrznych, ze środków erfilowskich, czyli przebudowa ulicy Ogrodowej, Polnej, Seminaryjnej, Mazurskiej. To wszystko staramy się, żeby jednak te środki zewnętrzne były największym elementem, który funkcjonuje w gminie. Bo informacja o tym, że Drawsko jest bardzo bogatą gminą, mocno różni się z prawdą, więc umówiliśmy się od samego początku, że będziemy jak najwięcej środków pozyskiwali z zewnątrz, żeby te, mówiąc brzydko, złotówki pomnożyć. To również projekt większy, międzygminny, który obejmował przebudowę na obszarze przy ulicy Piłsudskiego. No, w tym roku się okazało, że ten beton już jest pod wodą, więc tak jak mówię, to również największa inwestycja w tym czasie wspólnie do nas powiatem drawskim, czyli droga Drawsko-Budowa, oczekiwana przez wiele, wiele lat z budową ścieżki rowerowej. Jedna z największych inwestycji powiatu chyba w tej kadencji, jak dobrze pamiętam. Gmina dołożyła tutaj prawie 3 miliony złotych. Jak najbardziej od samego początku uważaliśmy, że jedna z najważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o kwestię drogową, bo łącząca miejscowości tak naprawdę najbardziej turystyczne, i uważaliśmy, że przy tak dużym dofinansowaniu, które można dostać, jak najbardziej trzeba było to wykonać. Więc to nadal jest ten obszar, gdzie wszyscy jeszcze zastanawiamy się, co się będzie działo, co nas wyłączy. To kolejny element, to przebudowa ulicy Sikorskiego, również z powiatu. I tak kończymy rok 2021, czyli 80 zadań na wartość prawie 30 milionów złotych. Z tego większość środków zewnętrznych. I cóż, mamy rok następny, 22, 74 zadania za też spore pieniądze. Nadal inwestycje, ale co się dzieje w 22? W lutym mamy rozpoczęcie wojny w Ukrainie. I tutaj jest wielkie podziękowanie dla mieszkańców, którzy naprawdę się odnaleźli w tym
bardzo, bardzo szybko, bardzo mocno i bardzo sprawnie. Zorganizowaliście Państwo i pomoc dla ludzi, i pomoc żywnościową. Tu również nasi partnerzy z Niemiec pomogli nam niesamowicie, bo dostaliśmy telefon z dnia na dzień, że jest tam 5 tirów żywności, materiałów dla Ukrainy. I tu też dzięki Państwu i szybkiej Waszej pomocy udało nam się to szybko rozdysponować. Ale to też dalsza część niełatwych inwestycji, bo co za tym idzie, wojną zmieniają się nam warunki rynkowe, ceny materiałów i dostępność do materiałów zaczyna, mówiąc brzydko, wariować. Nadal korzystamy ze środków zewnętrznych. Praktycznie większość tych inwestycji dużych jest robiona ze środków zewnętrznych, rządowych, covidowych, RFIL-owskich, ale ze środków zewnętrznych. W największych dofinansowaniach mieliśmy poziom mniej więcej 90% dofinansowania, czyli 10% było naszego wkładu. Czyli tak naprawdę z każdej jednej złotówki mogliśmy zrobić 10. Więc dlatego też takie ilości, takie kwoty i taki wygląd, bo inaczej tak naprawdę nie byłoby nas na to stać. Najprościej, żeby się o siebie mówiąc. To też ten rok, który zaskoczył nas bardzo mocno zmianami cen, jeżeli chodzi o urząd, gminę. Bo jak Państwo pamiętacie, w tym roku zmieniły się nam bardzo mocno stawki związane z prądem, gazem, tymi wszystkimi elementami, które są dla każdego nas w domu bardzo ważne, ale w naszym przypadku te ceny były razy 10, co najmniej. Przykładowo nasza szkoła, jedna z naszych szkół miejskich, miesięcznie za gaz, za ogrzewanie płaciła faktury na poziomie 7-8 tysięcy złotych. Po tym chwilowym uwolnieniu cen rynkowych okazało się, że pani dyrektor przyszła do mnie z fakturą za kwotę 92 tysiące złotych za miesiąc. W stanie przedzawałowym z informacją, że ma pieniądze na 2 miesiące i nie wiadomo co później. Oczywiście coraz jeszcze później rzeczywiście te ceny zostały wyregulowane i szkoły zostały objęte kwestią regulacji cen, bo inaczej naprawdę byłoby to no nie do udźwignięcia. Mając 5 szkół przy takim tego typu finansowaniach nie bylibyśmy w stanie tego utrzymać. Ale pomimo tego wszystkiego nadal udaje nam się to, mówiąc brzydko, jakoś poukładać i tu również współpraca z wieloma innymi instytucjami, czy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, już wtedy prowadzone rozmowy pozwalają nam na to, żeby również finansować i prefinansować zadania, które nie do końca są zadaniami gminnymi, a obejmują inne tereny, między innymi drogi wojewódzkie i drogi krajowe, o czym za chwilę. Tak jak Państwo widzicie, ten obszar ulicy osiedla Stanisławskiego, Michałowskiego, Giernickiego, obszar, który, jak pamiętam, to od lat 60. nie był modernizowany i był to obszar mocno oczekiwany. To też kwestia terenów wiejskich, droga gminna w miejscowości Dalewo. Czasami wydaje się, że to są małe odcinki, ale dla mieszkańców danej miejscowości są one bardzo ważne. I wierzcie mi Państwo, w każdym sołectwie, ich sołectwie jest najważniejsze. Ja ich też rozumiem. To również Zarańsko, to jest budowa drogi z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym po prawej stronie. To również modernizacja pomostu nad jeziorem Okra i wiele, wiele, wiele innych inwestycji. Tak naprawdę, no, generała Sikorskiego ulica, czyli stary nasz sklep ogrodniczy, który wygląda jak wyglądał, w chwili obecnej wygląda tak, jest przekazany do użytkowania stowarzyszeniom oraz jest tam dzienny dom seniora. Więc to też jest pokazanie tego, jak patrzymy na kwestie osób starszych, tych, których jest coraz więcej, czy nam się to podoba, czy nie. Ale tak jest. To również dalsza modernizacja naszych szkół. To jest SP numer 2, kto chodził, pamięta jak wyglądała. Tak jak mówię, rok 22 to 74 zadania na kwotę ponad 18 milionów złotych. I wchodzimy powoli do roku 23. No i zastanawialiśmy się, co będzie w 23. Już teoretycznie przerobiliśmy praktycznie wszystko. 60 zadań, kwota ponad 18 milionów złotych również. I nadal się okazuje, że ten element związany z gospodarką, z tym całym rynkiem,
Okazuje się, że nie pomaga, a nadal jest coraz ciekawiej. Ale udaje nam się pozyskać spore pieniądze na jedną z największych inwestycji na terenach wiejskich, jeżeli mówimy o inwestycje drogowe, czyli przebudowa drogi gminnej w Nędnie. To jest kwota ponad 7 milionów złotych, praktycznie cała miejscowość. Od początku do końca mieszkańcy oczekiwali na tę drogę kilkanaście lat. To również budowa sieci wodociągowej, kanalizacji satelitalnej między Ostrowicami a Szczytnikami. Już mówię dlaczego. Okazało się, że na terenie Ostrowic oczyszczalnia ścieków, która była tylko z nazwy oczyszczalnia ścieków. Mieliśmy dwie możliwości. Albo budować nową, albo przepiąć Ostrowicę do Drawska, do naszej oczyszczalni, która jest w stanie to przyjąć. Kwotowo okazało się, że budowa nowej oczyszczalni to jest mniej więcej 25-30 milionów złotych, przepięcie Ostrowic to jest około 13. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, między innymi również też na budowę świetlicy w Żółtym. I z tych środków zewnętrznych finansujemy przepięcie całego obszaru po wielu zniesionych gminie Ostrowice do nas. Między innymi zabezpieczenie również miejscowości, które są na trasie. Czyli praktycznie chcemy zabezpieczyć cały obszar tych sołectw poprzez podpięcie do kanalizacji sanitarnej. Świetlica w Żółtym, temat morze, bo omawiany przez wiele, wiele lat, bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Dostaliśmy pieniądze, ogłosiliśmy przetarg i okazało się, że najniższa oferta jest 2,5 razy większa niż mamy pieniądze. Więc nie było możliwości pozyskania większych środków. Zaczęliśmy od drugiej strony, ograniczaliśmy metraż świetlicy. W trzecim przetargu, po weryfikacji praktycznie całej dokumentacji, okazało się, że jakimś cudem strzeliliśmy się w kwotę. Efekt, widzicie Państwo, jest, działa, funkcjonuje, mieszkańcy są zadowoleni i czekali naprawdę wiele, wiele lat. Ale prawda jest też taka, że w tym czasie kolejne, czyli bloki, również dofinansowanie na poziomie 80%. Kwota budowy dwóch bloków to jest ponad 16 milionów złotych. Z tego 80% to są środki zewnętrzne. Czyli nasz wkład z TBS-em to jest około 20%, łatwo policzyć. To jest tak dokładnie też, jak mówiłem, dofinansowanie remontu dróg wojewódzkich. Tu mamy akurat wyjazd do Zaleńska, czyli Grugoczyn, Zaleńsko. Dokazało się, że docelowo województwo dołożyło pieniążków i udało się zrobić praktycznie cały ten obszar. To również jedna z największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, czyli podpięcie Oleszna i Mielenka. Oleszno, nowa instalacja wodna, nowa instalacja kanalizacyjna. Jak Państwo pamiętacie, słynne filmiki z TVN z 2018 roku, gdzie woda była w kolorze burbonu, no ale tak nie smakowała. Więc to była jedna z najważniejszych rzeczy dla tych mieszkańców. Również środki zewnętrzne, jak Państwo widzicie, dofinansowanie na poziomie 11 milionów złotych. Cała inwestycja powyżej 14. Tak jak mówiłem, 23 rok to ponad 60 zadań za kwotę ponad 18 milionów złotych. To tak bardzo krótko, bo żebyśmy omówili wszystkie, to sądzę, że Państwo by się tego nie wytrzymali, a ja bym i tak wszystkiego nie był w stanie omówić, bo jak policzyliśmy, to te ostatnia kadencja to jest ponad 86 milionów złotych w inwestycjach i to jest ponad 330 różnych projektów. To tak bardzo, bardzo oględnie, bardzo szybko i chyba te największe, które najbardziej zapadają w pamięć i były chyba jednymi z najważniejszych, przynajmniej dla tych mieszkańców, których dotyczyło. Mamy też świadomość tego, że wiele rzeczy się nie udało zrobić, tak? Mamy też świadomość tego, że w paru przypadkach, pomimo tego, że uzyskaliśmy pieniądze ze środków zewnętrznych, nie podpisaliśmy umów. Dlatego, że po ogłoszeniu przetargów okazało się, że dofinansowanie miało być na poziomie 80%, a było na poziomie 20%. Takie były stawki przetargów i takie były oferty oferentów. Przykład, jedna z oświetlic na terenach wiejskich, zakładaliśmy według kosztorysu mniej więcej 680 tysięcy. Najniższa oferta była 2 700 000. To tak to właśnie wtedy wyglądało, więc to by można było długo opowiadać, ale nie o tym mówię. Patrząc z perspektywy tych 5 lat, tego jak one wyglądały, tego czego nie wiedzieliśmy i tego co musieliśmy sobie w biegu dorobić. Czasami było tak, że był wniosek do rady, że trzeba sesję w trybie pilnym w przeciągu 2-3 dni zwołać.
bo okazało się, że albo wpłynęły pieniądze, albo trzeba było coś zmienić, albo jest szansa, że można pieniądze pozyskać, ale jest potrzebna zgoda Rady. Tak to wyglądało, jak Państwo widzicie, czy nam się udało, czy nie, to Wy oceniacie, nie my. My przedstawiamy tylko to, co zostało zrobione. Pełna lista, szczegółowa lista tych wydatków jest opublikowana. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, proszę skorzystać. Wszystko dokładnie widać, co do złotówki, co było zrobione, gdzie i w jakich kwotach. To tyle, jeśli chodzi o przeszłość. Czyli płynnie powinniśmy przyjść do przyszłości i do tego, co chcielibyśmy Państwu zaproponować jako naszego programu. Ale zanim dojdę do tego elementu programu na lata dalej, czyli 25 i wyżej, to chciałbym się skupić jeszcze na roku 24, tym, w którym chwili obecnej jesteśmy i tym, którym dzisiaj jeszcze funkcjonuje do końca kwietnia w tym składzie Rady i z tą osobą, która stoi przed Państwem, co będzie po 7 kwietnia, zakładam, że będzie w tym gronie i z tą osobą stojącą przed Państwem. Jeżeli będzie inaczej, to będzie inaczej, to już Państwo decydujecie, ale to, co wiemy na już, tak? Na rok 24 mamy zatwierdzony budżet. Budżet został zatwierdzony w grudniu poprzedniego roku. Budżet przewiduje ponad 28 milionów na inwestycje w tym roku. Część to jest dokończenie inwestycji tamtegorocznych, tak jak droga w Nętnie, no ta inwestycja jest dwuletnia, więc samo przez się część finansowania jest w tym roku, ale to również dalsza część przebudowy ulicy Cmentarnej w Drawsku, to również rozpoczęcie przebudowy w sumie tak mocno oczekiwanej części osiedla Mickiewicza, czyli ulicy Prusa idąc od Mickiewicza do Toruńskiej, prawa strona, tam gdzie wszyscy parkują w tej chwili na, nazwijmy to, trawniku, znaczy albo tym, co do niedawna było trawnikiem. Więc ten obszar również zamierzamy przebudować. Ta przebudowa również będzie obejmowała ten obszar związany z garażami przy ulicy Mickiewicza, tym garażowiskiem od ulicy Wywiórskiego. To również przebudowa ulicy Jeleniogórskiej i Zakopiańskiej, ona już się rozpoczęła. Przetarg został rozstrzygnięty, mamy wykonawcę w tej chwili, już z tego co widziałem, jest złożony materiał i na dniach ma ruszyć z modernizacją, czy tak naprawdę z budową tej drogi, bo tam ciężko mówić o modernizacji, bo tam jest miasto. Dalej to ulica Bożna, czyli centrum miasta. Zakładam, że Państwo wiecie, gdzie to jest, bo część ludzi ma problem z Bożną. Ok? Kto wie? Dobra, ty, ciężko by było, żebyś nie wiedział. Dobrze, kasyno, tak? Czyli ten las przed kasynem, który wjazd do starego PZMOT-u, krzyżówka z 11 pułkiem piechoty, tak? Dalsza część to jest kanalizacja Ostrowice Rydzewo, kanalizacja ulicy Ołczej Liliowa, Dołgie, wodociąg, oświetlenie drogowe w Zagórkach, oczekiwane bardzo mocno. Prawda jest taka, że rzeczywiście tam jest część drogi powiatowej, część drogi naszej i żeby było wesele, jeszcze w tym wszystkim jest kolej, więc to jest dokumentacyjny horror, ale udało nam się zrobić dokumentację, mamy pozwolenie na budowę, mamy już pieniądze na oświetlenie tego ciągu, dla przede wszystkim chodzi tutaj o dzieci idące na przystanku. To również przebudowa jednej ze starszych ulic, czyli ulicy Tatrzańskiej, w której ten asfalt i chodniki to tam były chyba tam gdzieś końcówka 70. bądź początek 80. godziny. I pozostawiają dużo do życzenia. Tam jest też również przebudowa łącznie z instalacją sanitarną, rozdzielenie, bo tam jest w tej chwili kanalizacja ogólnospławna. To przebudowa centrum miasta, kwartał, czyli ten duże podwórko pomiędzy ulicą Sybiraków, 11 pułkiem, a Zamkową. Kojarzycie Państwo starą aptekę cyfarmowską, to wszystko, co jest z wewnątrz. Również bardzo oczekiwane przez mieszkańców, omawiane z mieszkańcami ponad 2 lata. Koncepcja została przyjęta przez, no powiedzmy, że większość mieszkających tam, bo nie wszystkich, bo nie wszyscy byli. I w tej chwili również przystępujemy już do wykonania, termin realizacji jest do końca tego roku. W międzyczasie kończymy
modernizację jednego z zabytków na terenach poostrowickich, czyli to jest taki pałacyk w Przytoniu. Tam dostaliśmy dofinansowanie z dwóch źródeł, z Fundacji Most de Most, to jest fundacja, którą prowadzi BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz ze środków rządowych. Inwestycje dofinansowanie dostaliśmy na ponad 3 miliony złotych. Zakładaliśmy, że 3,5 miliona złotych według kosztorysu się zmieścimy i taka była oferta. Już wydaliśmy 4200. Jeszcze nam trochę zostało do końca, ale damy radę, zrobimy to. Realizacja jest do końca lipca tego roku. No i dwa duże projekty. Jeden projekt, który dotyczy Państwa. To jest ciepłe mieszkanie. Jesteśmy realizatorem tego programu, czyli to jest program, który pozwala Państwu na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w domu, w mieszkaniu, zrobienie termomodernizacji, wymianę okien. Te wszystkie elementy, które pozwalają na poprawę bilansu energetycznego mieszkań prywatnych i co więcej wspólnot, które do tej pory były wyłączone z tego programu. Czyli budownictwo wielorodzinne również ma możliwość pozyskania pieniędzy z tego projektu. My jesteśmy operatorem tego projektu na tym terenie. Póki co pieniądze są, proszę składać wnioski. Procedura naprawdę nie jest bardzo skomplikowana. I projekt, który mi jest najbliższy sercu, bo to jest moje dziecko, o którym mówiłem od początku tamtej kadencji, natomiast założenie było takie, że najpierw są ważniejsze rzeczy i te, które są bardziej potrzebne ludziom, czyli woda, czyli kanalizacja, czyli transport, o którym jeszcze nie powiedziałem, czyli przywrócony transport publiczny, tak naprawdę, przywrócone liniowe kursy autobusów, w którym każdy z Państwa może skorzystać. Wcześniej były tylko kursy związane z transportem dzieci. W tej chwili praktycznie każdy może skorzystać z transportu miejskiego, z transportu nie tylko miejskiego, bo to jest gminny transport. W tej chwili rozbudowujemy go o 4 lokalizacje przystanków w mieście, słuchając też potrzeb Państwa, czyli zacznę od tych lepszych dla ucha, czyli dworzec, urząd, szpital, na końcu będzie koło cmentarza, ale to nie jest ostatni przystanek. Więc to są te elementy, które mają pozwolić osobom starszym również na dostanie się w te newralgiczne punkty miasta, które do tej pory były dla nich troszeczkę uciążliwe czy wyłączone. I tak jak mówiłem, ten projekt, który jest mi najbliższy, czyli przebudowa i modernizacja Parku Chopina. Projekt, nad którym pracowałem z grupą moich współpracowników z rzędu 5 lat, żeby doprowadzić dokumentację do tego stanu, w którym jest, i biorąc pod uwagę, że park jest w obrębie konserwatora zabytków wojewódzkiego, więc musieliśmy to wszystko uzgadniać, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, drzewa, krzewy i wszystko, co tam ma funkcjonować. I proszę mi wierzyć, że naprawdę jak Państwo zobaczycie efekt finalny, to mam nadzieję, że będziecie pod wrażeniem. Ja wiem, jak to będzie wyglądało, więc ja jestem tego pewien. I to jest kolejny przykład na to, że coś, co wydawało się 5 lat temu kompletnie nierealne, okazuje się, że można to zrobić, bo dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 8 milionów złotych. Cały projekt kosztuje niecałe 9. Czyli nasz wkład to jest poniżej miliona złotych przy 9, który cały ten projekt ma kosztować. To też jest współpraca z Radą i to jest współpraca również z moimi pracownikami z urzędu, którzy są naprawdę dobrymi specjalistami w tym, co robią. Jakiś tam mój mały wkład przy tym nie też jest. Ja się będę cieszył, jak to będzie skończone i będzie funkcjonowało i będzie dla Was. Dla nas. Bo to dla nas wszystkich ma być tak naprawdę. To tyle, jeśli chodzi o 24, bo mógłbym to naprawdę długo mówić, ale widzę, że moi szacowni koledzy i koleżanki się niecierpliwią. Oni są naprawdę zestresowani. Dla niektórych to jest dopiero pierwszy występ przed publicznością, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I Szanowni Państwo, to teraz ten program, który obejmuje wiele obszarów, różnych dziedzin, bardzo szeroki, z którym będziemy chcieli później Państwem podyskutować. Zacznijmy od kultury, może tak nietypowo. To, tak jak Państwo widzicie, stworzenie dużego projektu kulturalnego promujące nasze miasto i gminy, ja bym poszedł szerzej w tym, tak? Mamy pewne pomysły, pewne projekty, które można było odrestaurować, czy można było ożywić z powrotem. Ale to jest współpraca z wieloma osobami. To nie może wyjść zza biurka, bo to się rzadko udaje. Tu trzeba naprawdę współpracy z tymi ludźmi, ale też ze społeczeństwem, z NGO-sami, z ludźmi kultury, z ludźmi
sztuki, a tutaj mamy ich naprawdę sporo. Wszystkie obiekty kulturalne na terenach miasta i wsi, które funkcjonują, mają rozbudowane możliwości i mają wykwalifikowaną kadrę. Co nie zmienia to faktu, że również tu chcielibyśmy się dalej rozwijać. W ostatnim czasie zaczyna to całkiem dobrze funkcjonować. Są tutaj naprawdę pomysły, co jeszcze zmienić, jak to usprawnić, albo co wprowadzić nowego. Wszystkie świetlice wiejskie, między innymi kwestia zróżnicowania zajęć dla grup wiekowych, od najmłodszych do seniorów, bądź od seniorów do najmłodszych, w zależności od tego, co będzie potrzebne. Program promujący lokalnych artystów, twórców, rzemieślników. Mamy tych ludzi tu naprawdę sporo. Niewielu mieszkańców wie, jaki potencjał mamy. Niewielu mieszkańców wie, że mamy tu jednego z najlepszych producentów noży. Niewiele z Państwa czy z mieszkańców wie, że mamy doskonałych producentów żywności, serów, wielu rzeczy. Już o miodzie nie mówię, bo tutaj w tej chwili mamy pszczelarzy tyle, że jesteśmy w stanie tym miodem zagospodarować pół województwa i bardzo dobrze. To jest ten brud, który jest stąd. Tak? To również dalsze modernizowanie tego programu, który wspiera młodzież, czyli programy stypendialne. One funkcjonują. Funkcjonują we wszystkich naszych szkołach, funkcjonują od dłuższego okresu czasu. Nadal mamy pomysł, jak można by było to jeszcze uatrakcyjnić dla dzieciaków i bardziej zmobilizować do tego, żeby im się chciało. Edukacja. Kolejny obszar. Ostatnie 5 lat to była naprawdę bardzo duża kwota środków przeznaczonych na modernizację szkół, wyposażenie jako pracownie, sale gimnastyczne, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wiele rzeczy, o których mówimy. Ale nigdy nie jest tak, że to już jest wszystko. Więc, tak jak mówiliśmy, kwestia ulepszenia programu stypendialnego, rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych i tu powiem w ten sposób. Według mnie problem jest pośrodku. Raz, że są fachowcy, którzy chcą, z drugiej strony trzeba jeszcze zachęcić dzieci, żeby oprócz tableta i telefonu chciały zrobić coś więcej. Więc tu jest nasza rola, żeby pokazać wspólnie z Państwem, wspólnie z nauczycielami, że warto i że da się te dzieci wyciągnąć od trenowania dwóch kciuków, w czym są o wiele lepsi od nas i to bez dyskusji. Promowanie innowacyjnych działań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach to jeszcze można ulepszyć. Wiemy skąd pozyskać środki, wiemy z kim współpracować, jeżeli chodzi o pisanie projektów czy pozyskiwanie projektów bądź specjalistów z dziedzin, których normalnie nie ma w szkołach i w przedszkolach, bo ten obszar nas interesuje. Kwestia wzbogacenia oferty feryjnej i pokolonijnej. W tej chwili bardzo mocno to funkcjonuje w obszarze ośrodka kultury. Chcielibyśmy, żeby ten temat również był rozwijany w szkołach czy świetlicach wiejskich. Między innymi dlatego zwiększenie też będzie transportu publicznego w okresie letnim, żeby można było dać młodzieży czy dzieciom większą szansę poruszania się pomiędzy miejscowościami w sposób bezpieczny, bo jak Państwo wiecie, młodzież czy dzieciaki ze szkoły podstawowej jeżdżąc transportem publicznym mają obowiązkowo opiekunkę z autobusem. Musi być. Na każdej linii naszej jest osoba opiekująca się tym dziećmi. To wynika z przepisów. Edukacja proekologiczna. Mamy już takiego rodzynka, czyli szkoła w Mielenku, która ma otwartą, bardzo nowoczesną pracownię edukacyjną. Otwieraliśmy ją w tamtym roku. Mam nadzieję, że pozostałe szkoły implementują również to do siebie, bo pomysł jest bardzo fajny. No i jak to mówią w tej chwili młodzi na topie, tak? To jest ten czas, gdzie najbardziej się o tym mówi. Wykorzystanie fotowoltaiki, wiatru, geotermii, wielu tych elementów. I pokazanie dziecku, że to nie jest fizyka kwantowa, tylko to jest coś, co funkcjonuje normalnie. Najlepiej się tego uczy, jeżeli można tego dotknąć. Więc takie jest założenie. No i studia bez dna, czyli doposażenie bazy edukacyjnej szkół i przedszkoli. Powiem tak, ile pieniędzy by się nie włożyło, zawsze warto. Bo jeżeli jesteśmy w stanie dać dzieciakom czy młodzieży nowe możliwości, nowe instrumenty, to tylko dajemy im szansę do tego, żeby byli konkurencyjni później.
A naprawdę patrząc na dzieciaki z naszych szkół, nie ma się czego wstydzić, bo mają już bardzo dobre doposażenie, ale mamy też pomysły i wiemy, co jeszcze można wprowadzić, czy czym usprawnić cały proces edukacyjny, który jest funkcjonowany. Zdrowie. Na tym się znają wszyscy Polacy. Tak mi się wydaje, tak jak na budownictwie i budowie, a przede wszystkim budowie dróg. To jest, tu mamy tylu fachowców, że aż się dziwię, że jest tak mało firm. Ale przede wszystkim ten element, który przewija się od pewnego czasu, czyli zabezpieczenie pomocy medycznej dla seniorów. Czyli naprawdę zakład opiekuńczo-leczniczy, który zabezpieczałby potrzeby osób, których jest coraz więcej tak naprawdę, a czas oczekiwania na miejsce w naszym województwie w niektórych przypadkach wygląda na okres 2-2,5 roku. U ludzi, którzy potrzebują tego praktycznie z dnia na dzień, to jest okres nie do przyjęcia. Wiemy, gdzie to możemy zrobić, wiemy, jak to sfinansować i mam nadzieję, że to jest ten element, który chciał, nie chciał nas wszystkich, będzie za chwilę czekał. Czy te panie siedzące na sali tu później, nas facetów wcześniej, ale naprawdę jest to coraz większy problem, z którym trzeba się bardzo mocno zmierzyć. Pojawiając sam fakt, że to też jest kwestia związana z finansowaniem i z tym, na co wydajemy pieniądze, bo jako gmina mamy obowiązek dopłacać do umieszczanych osób w domach pomocy społecznej. Na chwilę obecną, jak dobrze pamiętam, ta kwota dobrze przekracza rocznie ponad 1,5 miliona złotych. Więc to są te pieniądze, które możemy, że tak powiem, wykorzystać na naszym obszarze, na naszym terenie i też z założeniem dobrostanu naszych mieszkańców, przede wszystkim seniorów. Klub seniora, tak jak mówiłem, na ulicy Sikorskiego już funkcjonuje, ale chcielibyśmy rozbudować go również o tereny wiejskie, czyli wykorzystać do tego świetlice wiejskie. W części przypadków seniorzy się już doskonale sami zorganizowali. Proszę mi wierzyć, jestem po 4 albo 5 wieczorach dotyczących Dnia Kobiet. Było ciężko, ale było bardzo sympatycznie, więc to też pokazuje, że czasami trzeba dać tylko możliwość i niekoniecznie prowadzić kogoś za rękę, a ludzie sobie doskonale poradzą z tematem i są w stanie świetnie się zorganizować. Programy profilaktyczne w przedszkolach, szkołach i nie tylko, bo to też programy profilaktyczne, które mówią o osobach dorosłych, o kobietach, mamografii, badaniach cytologicznych i wielu innych aspektach, w którym współpracujemy zarówno ze stowarzyszeniami, jak i firmami, jak i Drawskim Szpitalem. Ale to też element, o którym mówi się coraz głośniej, coraz częściej, modernizacja czy rozszerzenie bazy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych. Tak? Do niedawna mówiono, że to lekarze pierwszego kontaktu. Okay. W każdym bądź razie jesteśmy już w wstępnych rozmowach z pewną firmą, która jest zainteresowana wejściem na teren naszego miasta i gminy i utworzenia nowego punktu dotyczącego opieki zdrowotnej, tej podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych. Wsparcie organizacji zajmujących się edukacją prozdrowotną, to już działa. I cały czas współpracujemy czy ze Stowarzyszeniem Diabetyków, czy nowo powstałym Stowarzyszeniem Amazonek. To również te wszystkie grupy, które funkcjonują w zabezpieczeniu naszego zdrowia. To Żarek, to Stowarzyszenie Grupa Medyczna Drawsko i wiele, wiele innych instytucji. To tyle, jeżeli chodzi o zdrowie z grubsza. I abyście wszyscy zdrowi byli, bo tego wam życzę. Turystyka, sport, rekreacja. Kolejna rzecz, na którą się wszyscy znają. Bo ja, szanowni państwo, w samorządzie pracuję od 2004 roku. Przez 10 lat starosty zajmowałem się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i turystyką. I z koleżanką, która siedzi tutaj z tyłu, z Gosią Jandą, mieliśmy okazję wysłuchiwać wielu aspektów tego, jak to wszyscy nam tłumaczą, co dla nas jest najlepsze i jak u nas prowadzić coś, co funkcjonuje. Więc turystyka wbrew pozorom jest bardzo często nastawiona z rekreacją. To są dwie różne rzeczy, bardzo podobnie wyglądają, ale są kompletnie różne. Czyli budowa ścieżki, dalszych ścieżek rekreacyjnych i tej ścieżki wokół Jeziora Okra, o którym się mówi już od lat.
ale problem się rozbijał o to, że jezioro Okraniny nie było własnością gminy i tereny nabrzeżne również. My wystąpiliśmy do Wód Polskich z wnioskiem o przekazanie jeziora w zarządzanie miastu, czyli ten cały teren samej płyty wody i terenów nabrzeżnych, jeżeli Wody Polskie podejdą do tego poważnie i czy nam przekażą, użyczą, czy wymyślą jakąkolwiek inną formę, pozwoli nam wtedy, żeby zagospodarować teren nie tylko plaży, ale teren tej ścieżki, która idzie przez część Okry, a docelowo mielibyśmy nadzieję, żeby ona w końcu była dookoła. To również pomysł na to, jak wykorzystać później samą taflę wody i to, co można było zrobić, ale to musi być element, który mamy prawa zarządzania. Póki było to w dzierżawie, nie byliśmy w stanie, ani nie mieliśmy prawa do tego, żeby wydać tam chociaż jedną złotówkę. Rewitalizacja ścieżki zdrowia dzikiej plaży. W tej chwili już kończymy przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie całej promenady Piastowskiej, czyli ścieżki zdrowia od parku do samego jeziora i również odnowienie tego elementu związanego z zejściem do dzikiej plaży. Ale to też jest element, nad którym trzeba bardzo mocno popracować i zobaczyć, co dalej, bo same naprawienie schodów niewiele zmieni. Modernizacja stadionu, budowa toru dla rowerów przy stadionie. W tej chwili kolejny element, na który pozyskaliśmy pieniądze, to jest budowa pantraka, on się kończy. Ale tak jak rozmawialiśmy tu z moimi przyjaciółmi i z wieloma mieszkańcami, przede wszystkim ze sportowcami, nasz stadion no już powoli wchodzi w wiek emerytalny i przydałoby się go troszeczkę zmodernizować. Mamy nadzieję, że zgodnie z obecnymi zapowiedziami pieniądze z nowego rozdania na turystykę i na sport mają być całkiem spore, więc mam nadzieję, że uda się te środki również pozyskać. Ale największym naszym wyzwaniem i największym, może nie problemem, dobrze mówię, największym wyzwaniem, którym chcielibyśmy się zmierzyć, to jest coś, o czym mówi się od wielu, wielu lat. I nie ukrywam, że jeszcze 5 lat temu mówiłem, że jest mało realne. Czyli budowa Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji z krytą pływalnią. Czyli z tym, gdzie większość z nas jeździ do Świdwina, do Gryfina, do Koszalina, bądź we wszystkie inne lokalizacje. Te 5 lat tak mocno zmieniły naszą rzeczywistość, że w tej chwili widzimy to jako realny projekt przy uzyskaniu środków zewnętrznych, bo szanowni Państwo, według nas, tak jak rozmawiamy, dyskutujemy, nie jest największym problemem wybudowania, tylko potem utrzymania. Ale tu też mamy pomysł i jesteśmy już po wstępnych rozmowach z pewnymi instytucjami, które zaproponowały możliwość partycypowania w kosztach utrzymania dalszego tego obiektu, jeżeli on zostanie wykonany. Czy zostanie? Zobaczymy. To jest kwestia pozyskania środków i to nie małych, ale mam nadzieję, że to nam się uda. Kolejne to komunikacja, mieszkalnictwo, czyli punkt pierwszy, trzeba by było mocno podkreślić, tak? Drogi to jest problem, o którym wiemy wszyscy. I szczerze mówiąc, jakbyśmy się spotkali za kolejne 5 lat, to nadal będą problemem, bo żebyście Państwo mieli taki średni pogląd o tym, o czym mówimy, to samych dróg gruntowych na terenie gminy jest kilkaset kilometrów. Gruntowych. Jak wyglądają asfalty? Po tej zimie to widzicie Państwo nie tylko na naszych drogach, bo drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe również wyglądają jak reklama serów szwajcarskich z dużą ilością dziur. Niestety tak to wyszło, więc ten problem jest odwieczny, ale też pokazałem Państwu, że te 5 lat pozwala na pozyskiwanie środków zewnętrznych i modernizację tych dróg. Mamy nadzieję, że to nadal będzie funkcjonowało i szczerze mówiąc, to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o kwestię ilości pieniędzy potrzebnych do modernizacji. Ale to też element związany tak naprawdę z tą perspektywą nie tylu 5, co kolejnych 10 lat, na które my też patrzymy. Czyli elementami związanymi z problemami komunikacyjnymi, które już wiemy, że się pojawią. Czyli tak naprawdę budowa alternatywnego wyjścia z miasta. Zobaczcie Państwo, my w tej chwili obecnie mamy ulicę Złocieniecką, tak? Połczyńską, Starogrodzką. No i kawałek Gdyńskiego, umówmy się, tak? Mamy już w tej chwili
wykonano dokumentację i pozwolenie na budowę, na przebudowę ulicy Sadowej, ale z wyjściem aż do wysokości Krzyżówki na Zagórki. Czyli to ma być tak naprawdę alternatywne wyjście zarówno dla mieszkańców dużego osiedla, które w tej chwili ma bardzo wąskie gardło, ale to też jest projekt, który obejmuje budowę w tym obszarze również ścieżki rowerowej. To jest to, o czym mówiliśmy, czy mówiliście Państwo również. Kwestia ścieżki rowerowej pomiędzy Drawskiem a Złocieńcem, czyli wyprowadzenie roweru z drogi krajowej nr 20. W momencie wykonania, jeżeli uda nam się to, a uda się zrobić, ścieżka rowerowa, która biegłaby od ulicy Sadowej do Krzyżówki za Górkami, idąc dalej w lewo, trafia na szlak, to jest, jak dobrze pamiętam, szlak numer 12 w Lasach Idących, to jest szlak rowerowy, który wychodzi albo w Darskowie, albo na ulicy Gronowskiej z Włocieńskim. Jest 2,5 km dłuższy niż odcinek asfaltowy. I tak naprawdę nic więcej nie trzeba robić. Trzeba zrobić ten odcinek, żeby doprowadzić ulicę Sadową i wyjście z miasta do połączenia z tamtym istniejącym. To również cały czas rozmowa z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad odnośnie tego, jak oni widzą przejście przez miasto. To te rozmowy pozwoliły nam na modernizację ulicy 11 Pułku Piechoty w tamtym roku, która też była w stanie, w jakim Państwo doskonale wiecie. Teraz wygląda lepiej, mam nadzieję, że na kilkanaście lat mamy święty spokój, jeżeli chodzi o studzienki, ale to nadal nie rozwiązuje problemu, z którym się za chwilę zmierzymy, czyli wąskim gardłem na Krzyżówce przy ulicy Chrobrego, tak, czyli Stary Bank. Biorąc pod uwagę, że za chwilę inwestor oddaje ponad 160 mieszkań w okolicy szpitala, wyjechanie stamtąd będzie graniczyło z dużym cudem. To też kwestia przemyślenia tego wyjścia alternatywnego właśnie w drugą stronę. Ale to już jest melodia dalszej przyszłości, bo raz, że to jest kwestia ogromnych pieniędzy, bo tam trzeba będzie zrobić przejście przez rzekę, ale kiedyś trzeba zacząć o tym myśleć, po prostu. Jak się nie zrobi pierwszego kroku, to nigdy nie będzie następnego. Nowe ścieżki pieszo-rowerowe. W perspektywie marszałka województwa zachodniopomorskiego jest połączenie w końcu tego elementu, który dotyczy Draska, czyli idąc od strony Ginawy przez Kunki, Zdrojewo, Kunki, tak, Jankowo, wyjście na wysokości Drackiego CPN-u i przejście na drugą stronę obok hotelu pana Czarneckiego, to niedawno, czyli pizzerii obecnym, do nabrzeża Drawy, do parku i dalej. Więc to jest w tej chwili projektowane. Mam nadzieję, że w tym okresie projektowym zostanie to zrealizowane. Czyżbym za długo mówił? Okej. Okay. Oni się znudzili, zobaczcie, a to jest ich pomysł. Dobrze. Mieszkalnictwo, kończymy dwa bloki. W planie są następne dwa po naszej stronie, ale to też mogę Państwu zdradzić, bo dostałem zgodę Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, żeby taką informację Państwu przekazać. Mamy podpisane porozumienie na sprzedaż dwóch działek na ulicy Warszawskiej, czyli za torami, docelowo kolejne 60 mieszkań. To zostanie sfinalizowane na przestrzeni 2-3 tygodni. Czekamy tylko na ostateczną decyzję ministra obrony narodowej. Porozumienie zostało spisane w tamtym tygodniu. Komunikacja, tak jak mówiłem, ona funkcjonuje, cały czas jest modernizowana, dostosowywana do potrzeb mieszkańców, z dużym naciskiem też na nasze dzieciaki, bo to jest nasz obowiązek, dowiezienia dzieci do szkół i do tego to jest wszystko dostosowane. No i się wysiliśmy teraz. Poczekamy. Zaprosiłem Marcinowi, bo to no tak właśnie bezpieczeństwo. Czerwonym kruciku znaczył i dlatego. Szanowni Państwo, to idzie na żywo, bo czasami bywają i takie rzeczy. Jak ważne jest bezpieczeństwo, to ostatnie 5 lat pokazało nam bardzo mocno. Zarówno te elementy związane z niestabilnością aury, tak?
te dwie wichury, które były jedna po drugim, bardzo mocno nam pokazało, co nie gra, gdzie mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb i jak bardzo potrzebna jest współpraca ze służbami ogólnie pojętymi, służbami bezpieczeństwa. To bardzo duże doposażenie jednostek OSP w tych 5 latach, bo naprawdę praktycznie każda jednostka była doposażona. W tamtym roku udało nam się zakupić również samochód bojowy średni, który trafił do jednej z naszych jednostek. W tej chwili oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosku o kolejny. Taki samochód to jest tak około 1 100 200 000 zł. Tak żebyście mniej więcej Państwo wiedzieli, o jakich elementach mówimy. Dalsza rozbudowa monitoringu, budowa nowych punktów oświetleniowych. Jak dobrze pamiętam to i dobrze zauważyłem, w dniu dzisiejszym weszła już w końcu firma, która ma modernizować i oświetlić wszystkie przejścia dla pieszych w obszarze drogi krajowej nr 20, czyli od Złocienieckiej, Piłsudskiego, 11 Pół, Torońska, Starogrodzka. Wszystkie przejścia dla pieszych będą zmodernizowane i doświetlone w tej chwili. No i cóż, od szczegółów do ogółu, tak? Czyli moi współpracownicy, czy moi przyjaciele tak naprawdę mówią o agresywnej strategii promocji naszego miasta i gminy. Ja bym chciał, żeby ona była zawsze taka pozytywna, bo ostatnie wydarzenia niestety pokazywały, że mówiło się o nas niestety w połączeniu z tragediami, tak? Październikowy wypadek z dziećmi, czy ostatni sprzed paru dni nieszczęśliwy wypadek, który wydarzył się na poligonie niestety ze skutkiem śmiertelnym. Więc nie takiej promocji oczekujemy. Jesteśmy takim terenem, który naprawdę warto pokazywać i co więcej, tak naprawdę chyba najmniej doceniany jest przez nas. Bo wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają tu z zewnątrz, zawsze mówią, że to jest świetnie, super, rewelacja, fajni ludzie, piękne miejsca i chcą tu wracać. A my zawsze szukamy tam dziury w całym. Nie wiem, może to dlatego, że nie doceniamy tego, co mamy, musielibyśmy na górze wjechać i wrócić. Nic nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze. Ostatni czas pokazał nam, że nic nie jest na zawsze. Wszystko się może bardzo szybko zmienić. Okej. Element, który według nas jest chyba naprawdę tak naprawdę najważniejszy w tym wszystkim, czyli umiejętność pozyskania środków na to, co Państwu pokazaliśmy. Bo możemy tu mówić o wszystkim, z wszystkimi, jak nie będziemy mieli na to biletów Narodowego Banku Polskiego, to nadal będziemy tylko o tym mówili. Natomiast sądzę, że pokazaliśmy przez ostatni czas, że potrafimy sobie z tym radzić. Wiemy, gdzie szukać, wiemy, z kim rozmawiać i wiemy, jak być skuteczni. I ta grupa, która tu siedzi, o czym się za chwilę dowiecie, też gwarantuje to, że tak będzie dalej. I tak płynnie, powoli przeszliśmy do pokazania tej grupy. Tak jak mówiłem, to jest grupa, jak Państwo widzicie, bardzo zróżnicowana. Piękne, zacne kobiety. No my, sorry, no, wyglądamy lepiej nie będzie. Więc naprawdę różne zawody, różne grupy społeczne, różne pomysły. Między nami też iskrzy, bo czasami mamy różne pomysły na jeden temat, ale tak naprawdę to, co Państwu pokazywaliśmy, czyli dialog, wiedza, to są te elementy, które pozwalają wypracować dalsze funkcjonowanie. No i cóż, nieraz będziecie się wystresować, nie ja? Więc zaczniemy tak jak są nasze okręgi. Zacznijmy od okręgu numer 1. Dzień dobry, nazywam się Ewa Śmowska. W zawodzie jestem fizjoterapeutą. Od 20 lat pracuję w zawodzie. Od 10 lat prowadziłem z mężem w Drawstwie Pomorskim własny gabinet. Na obecną chwilę zatrudniłam dodatkowo 2 osoby. Myślę, że tworzymy wspólnie zdrowy zespół, który też się rozwija, żeby jeszcze skuteczniej pomagać naszym pacjentom. W wolnej chwili swój czas poświęcam rodzinie.
No, w tą chwilę mam córki, ja mam 13 lat, roczek, więc w naszym domu jest co robić i jest cały czas wesoło. Interesuję się głównie ze względu na pracę, tym wszystkim, co związane jest z człowiekiem i z jego zdrowiem. Moja praca to moja pasja. Oprócz tego interesuję się sportem i lubię podróże. Decyzja o wstąpieniu do komitetu nie była łatwa, dlatego że jest to coś nowego w moim życiu i opuszczenie moich bezpiecznych granic. Natomiast postanowiłam spróbować i zobaczymy. Moja decyzja o byciu radną nie była łatwa, ponieważ wiem, że nie jest to łatwe zadanie, szczególnie dlatego, że istnieje wiele ograniczeń, głównie finansowych. Natomiast chciałabym spróbować, ponieważ drzemie we mnie dusza społecznika i od już małej dziewczynki lubię pomagać ludziom. Chciałabym być jak najlepszą radną i okręgu nr 1 i całej gminy. Dlatego chciałabym we współpracy z wami, drodzy mieszkańcy oraz z członkami gminy, jakby podobać tym zadaniom, które już mamy wyznaczone przez komitet, ale też takim, które pojawią się na naszej drodze podczas naszej kadencji. Mój komitet zrzesza w sobie osoby o pozytywnej energii, o szalonym charakterze. Często bywa tak, że przyszykujemy się na wspólnych zadaniach. Moim takim głównym celem i marzeniem jest stworzenie kilku sal treningowych w jednym miejscu, na przykład czterech, po to, żeby zrzeszyć sportowców czy różne kluby w jednym miejscu. U nas teraz współpracuje takiego ośrodka z racji zawodu, czy pacjentów, którzy tutaj przychodzą, słyszę, że są takie problemy. Ja bym chciała dążyć do tego, żeby takie miejsce powstało, czyli różne kluby fitness, kluby sportowe, walki, kluby taneczne, siatkówki i różne inne, które zrzeszone były w jednym miejscu. Myślę, że nawet nowe kluby pojawiły i można by było też współpracować. Dobrze oprowadzony ośrodek miałby tutaj rację bytu. Kilka lat temu pracowałam w takim ośrodku sportu i rekreacji i wiem, że jest to dość fajne przedsięwzięcie. Natomiast wiem, że też jest bardzo kosztowne, ale podobno trzeba mieć wysoko. Co ja mogłabym dodać? W sumie powiedziałam wszystko, to co bym chciała. Natomiast chciałabym wykorzystać i tu z miejsca powiedzieć, dlaczego jestem w komitecie Krzysztofa i dlaczego on. Ponieważ z Krzysztofem spotkałam się na przełomie do roku 2012-2013, kiedy wróciłam tutaj na ziemi drawskiej i starałam się o dofinansowanie do działalności, ponieważ jako młoda mama chciałam wrócić na rynek i się tutaj rozwijać. Więc Krzysztof był w komisji i przydzielił mi to miejsce, za co jestem wdzięczna, ale to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że jest to osoba, która przez cały ten czas, jak tutaj mieszkam, sprawia wrażenie, że mogę zawsze na niego liczyć. Ja się w ogóle nie boję iść i załatwiać sprawy. Myślę, że bardziej boję się on przyjść do mnie. Tak. I dlatego wybrałam jego komitet. To, że my nie jesteśmy zrzeszeni z żadną partią polityczną, to też jest bardzo ważne, ale po prostu ten człowiek mnie przyciągnął, zaprosił mnie do zespołu i z tego miejsca chciałam Ci, Krzysztof, podziękować, że mogę tu być. Pan członkom też. Komisji. Członkiniom. I ogólnie chciałam cofać się też do głosowania. Tak? Tak wygląda stres. Ok, szanowni państwo, kolejny okręg, czyli okręg numer 2. Nie mamy. Powiem państwu dlaczego, ale to później. Okręg numer 3, Renia. Drodzy mieszkańcy gminy Drawsko-Pomorskie, nazywam się Renata Żmurkiewicz i od blisko 30 lat jestem związana z kulturą drawską. W wyborach samorządowych kandyduję po raz pierwszy z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Czerwińskiego z okręgu nr 3. Start w wyborach jest dla mnie ogromnym krokiem w kierunku aktywnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnej. Myślę, że nadszedł czas, aby moje doświadczenie życiowe i zawodowe przenieść na poziom,
który będzie działał na rzecz naszej społeczności. Wiem, jak ważne jest słuchanie mieszkańców i świadome podejmowanie decyzji. Chciałabym, aby nasza gmina była miejscem interdyscyplinarnych działań, miejscem projektującym sytuacje twórcze oraz miejscem integracji wielu pokoleń, abyśmy nie zapomnieli o tradycji i wsparli tworzenie kultury regionalnej, aby nasza gmina miała własne, unikalne fakty kultury aktywnej, aby była bezpieczna i przyjazna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczę na Państwa wsparcie, bo tylko razem możemy wiele osiągnąć. Zapraszam do głosowania 7 kwietnia. Szanowni Państwo, jestem zestresowana jak koleżanka. Powiem szczerze, my tych filmików nie widzieliśmy. Dzisiaj jest nasza premiera. My też się oglądamy pierwszy raz, więc to taka nasza reakcja żywa wam wszystkich. Też się zestresowałam. Chciałam tylko powiedzieć jedno co więcej. Na pewno, tak jak jestem związana z kulturą od 6 lat i chciałam Państwu powiedzieć, że 28 lat temu zaczęłam pracować właśnie w tym obiekcie, tu gdzie tutaj teraz stoję i na tej sali. Ponieważ zaczęłam tę pracę jako instruktor tańca. I tak jestem związana z tą kulturą do dziś i przeszłam przez wiele, wiele etapów w tej instytucji. Chcę powiedzieć, co mogę dodać, że na pewno wiem, że ta kultura regionalna jest ważna i już wiem na dzisiaj, na ten moment, że będziemy mieć w Drawsku świetną rzecz, którą będziemy spromować, ale to już z czasem zdradzę ten pomysł, jak już będziemy po wyborach, będę mogła go zrealizować. Jeżeli nie, to na pewno będę wspierać tych, którzy będą mogli w tym pomóc. Dziękuję bardzo. 13 lat w kulturze jeden ze stresowań. Tak zawsze. No cóż, kolejny okręg. Numer 4. Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Szybiński i ubiegam się o reelekcję na stanowisko burmistrza Drawska Pomorskiego. Dlaczego? Dlatego, że te ostatnie 5 lat bardzo ciekawe, bardzo wymagające pokazały, że potrafimy pomimo wielu przeciwności, pandemii, kryzysu, wojny w Ukrainie, zrobić bardzo dużo i pracować skutecznie na rozwoju naszego terenu, naszej pięknej gminy, zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich. To również ten czas, że chcielibyśmy dalej prowadzić tą politykę i ten rozwój naszego terenu, na który nam Państwo pozwoliliście przez ostatnie 5 lat. Szanowni Państwo, ja już nie będę wam to przedłużał, tak? W bardzo dużym skrócie. Słuchajcie, nie może być dobrze. Natomiast tym, którzy mnie nie znają, w tym roku mija mi 35 lat stażu pracy. Z tego 20 lat w samorządzie. W 2004 roku rozpocząłem pracę w starostwie, w którym pracowałem do 2010. Potem byłem przez 4 lata zastępcą burmistrza gminy Łowes. I ostatnie 5 lat mam przyjemność i duży stres bycia tu, gdzie jestem i realizowania tego, na co pozwala mi, co wypracowujemy z naszą radą i również z Państwem. Więc to tyle, mój temat i idziemy dalej. Okręg numer 5. Nazywam się Robert Kowalczyk, mam 63 lata, jestem lekarzem. Pracuję w pogotowie ratunkowym i hospicjum domowym. Kandyduję do Rady Miejskiej z okręgu numer 5. W przyszłości chciałbym, żeby Rada zajęła się rzeczami, które są najważniejsze w tej chwili dla naszej gminy. Rzeczami, na które już pozyskaliśmy pieniądze i na które pieniądze mamy zapewnione. Uważam, że to najważniejszy zadań do zrobienia w przyszłości przebudowa parku Fryderyka Chopina. To już się zaczęło. Przebudowa obszaru między ulicą 11 punktu Bernarską, Zamkową i Sybiraków. Chodzi też o to, żeby w tej przebudowie zachować jak najwięcej terenu zielonych. Trzecią rzeczą, która będzie zasadnicza i bardzo ważna dla gminy Drawsko Pomorskie, będzie modernizacja sieci drogowej. Oddanie 3 nowych budynków do użytku w roku 2024 zobliguje nas do podjęcia poważnej decyzji w tej sprawie. Uważam, że dla gminy bardzo ważne będzie wybranie burmistrza, który potrafi pozyskać pieniądze zewnętrzne. Bez pieniędzy zewnętrznych będzie trudno realizować większość inwestycji. Uważam, że burmistrz Krzysztof Czerwiński jest burmistrzem, który te pieniądze potrafi pozyskiwać, czemu dał dowód.
Głosujcie na burmistrza Czerwińskiego, głosujcie na kandydatów naszego komitetu wyborczego. Zapraszam na wybory 7 kwietnia. Znamy wszystkim. A tam w tym czasie było tak zwane lokowanie produktu. Dziękuję. Dopiero teraz zobaczyłem, jaki stary jestem przez te znaczki. Proszę to skasować po wyborach. Ja nie będę się powtarzał. Wszystko, co ważne, zostało powiedziane. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na to, co powiedział Krzysztof, na to, co ja mówiłem na końcu. Będą duże pieniądze do wzięcia w następnej kadencji. I brak kogoś, kto potrafi się dogadać ze wszystkimi instytucjami zewnętrznymi, z samorządami wyższego szczebla, z ludźmi, z partiami na sprawa, lewa, spowoduje, że tych pieniędzy nie zdobędziemy. Uważam, że kluczowe w tych wyborach jest burmistrz, który potrafi się ze wszystkimi dogadać. Dlatego zdecydowałem się pójść do wyborów z Krzysztofem i dlatego, że z nim się po prostu dobrze współpracuje. Może nie jest najmądrzejszy na całym świecie, za takiego się na pewno nie uważa. Może nie jest najlepszym mówcą, ale uważam, że można mu zaufać i dlatego zachęcam wszystkich, żebyśmy głosowali na Krzysztofa i na nas wszystkich tutaj w wyborach samorządowych. Okręg numer 6. Kandyduję do Rady Miejskiej w Krasnodarskim Pomorskim z Komitetu Krzysztofa Czerwińskiego, obecnego prężnie działającego włodarza naszego miasta. Będę startował w okręgu numer 6. Jestem człowiekiem ambitnym, konsekwentnym i stale dążącym do celu. Nie potrafię usiedzieć w miejscu. Prowadzę 2 stowarzyszenia sportowe, organizując systematycznie imprezy w naszym mieście dla nas, dla wszystkich mieszkańców. Dlatego z tego miejsca zapewniam Państwa, że głos na mnie będzie, nie będzie głosem straconym. Zapewniam, że zrobię wszystko i będę pracował jeszcze bardziej ambitnie. Jestem społecznikiem, lubię prace społeczne, dużo pracował na wariacie. Wiem, jak się zaangażować, co zrobić, żeby pomóc innym. Zachęcam do głosowania, zachęcam do wzięcia udziału w wyborach, bo przecież to nas, obywatelstwo do nas. Z tego miejsca nie chcę Państwu obiecać, co wykonam, jakie mam plany, jakie mam pomysły. Mogę tylko zapewnić, że będę słuchał Waszego głosu, będę z Wami rozmawiał, będę zawsze do Waszej dyspozycji i będę radnym nie tylko okręgu numer 6, ale całej gminy. Teraz pomoc. Bardzo komisji. Jest bardzo skromny. Spod jego rąk wyszli obecni kadrowicze kadry Polski z nominacjami na Mistrzostwa Świata. Dzień dobry dla Państwa. Tutaj wszyscy moi poprzednicy tak super powiedzieli, że no, byłem zestresowany, jak ten mój film wygląda. Tak jak mówiła Ewa, nie widzieliśmy tego wcześniej, także tak jak Wy Państwo, tak my to oglądamy pierwszy raz. Nie będę się powtarzał, nie będę mówił o tym, co chcę i do czego dążę, ale uważam, że ważne w naszej gminie są też sprawy i problemy życia codziennego. O to, o czym często zapominamy, myślimy o tych dużych rzeczach, ale zapominamy o tych małych. O tych małych problemach, które często nie potrzeba na nie zbyt wielkiego nakładu finansowego, po prostu trzeba troszkę pracy, troszkę czasu i troszkę jakby własnego samozaparcia, żeby coś zrealizować. Możecie Państwo na mnie liczyć. Jestem do Waszej dyspozycji i zapraszam 7 kwietnia na głosowanie, na oddanie głosu tutaj na moich kolegów koleżanki, no i na Krzysztofa Czerwińskiego, naszego lidera, naszego komitetu. Także zapraszam serdecznie. I kolejny okręg. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Karpińska. Jestem od urodzenia mieszkanką Drawska Pomorskiego. Mieszkam tu 50 lat, tu pracuję, rozwijam się i pewnie tu umrę. Prywatnie. Jestem szczęśliwą żoną i matką trójki wspaniałych dzieci. Mój mąż, Rafał Karpiński, prowadzi od 18 lat własną działalność gospodarczą. To jest firma handlowo-usługowa Trafter. Kochani, jesteś dla mnie zawsze wielkim wsparciem. Mamy troje dzieci, nie będą zachwycone, że o nich nie powiem, ale powiem. Asia jest studentką kryminalistyki i bezpieczeństwa narodowego w Warszawie. Krzysztof rozwija swoje pasje.
szkole średniej, swoje klasy motoryzacyjne w szkole średniej. Hanna uczy się w szkole podstawowej i znana jest z grania w piłkę nożną. To, jaką jesteśmy zgraną rodziną, jest dla mnie wartością nadrzędną. Z wykształcenia jestem politykiem społecznym. Ukończyłam Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim, marketing i zarządzanie. Przez 20 lat pracowałam w pomocy społecznej. Od 2009 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo wielobranżowe Anna. Jestem pracowita, jestem zawzięta, trudno mnie zniechęcić. Problemy traktuję jak wyzwania. Jestem przedsiębiorcza, pomysłowa i twórczo podchodzę do rozwiązywania problemów. Umiem rozmawiać z każdym i słuchać każdego. Jestem przebojowa, ale też pełna pokory i dystansu do siebie. I mam zaszczyt kandydować z bardzo dużego okręgu, to okręg numer 7. Jest w nim bardzo dużo nowych, dopiero powstających ulic oraz część już dawno zasiedlonych. Każdy z tych obszarów to inna specyfika działania. Nie zamierzam Państwu obiecywać, składać pustych obietnic, na siłę wymyślać programów. Oczywiście mam swoje pomysły i można będzie o nich poczytać na ulotce, zapoznać się z nimi w internecie. Jedno, co chcę obiecać, to to, że będę do Waszej dyspozycji, że jestem otwarta na dialog i rozmowę z każdym. Dlaczego kandyduję? Jest 5 powodów. To piątka Anny Karpińskiej. Po pierwsze, to w mojej rodzinie tradycja. Mój ojciec świętej pamięci Jerzy Kaczorowski był przez wiele lat radnym Drawsku. To taki mój specjalny hołd dla niego. Według mnie nie tylko był wielkim człowiekiem. Po drugie, w moim życiu prywatnym, zawodowym, rodzinnym powstała przestrzeń, która pozwala mi zająć się innymi zadaniami. Po trzecie, zawsze w takim czy innym stopniu zajmowałam się sprawami lokalnymi, działałam lokalnie. Po czwarte, uważam niestronnie, że mam duży potencjał, który warto wykorzystać. Po piąte, sądzę, że w naszej Radzie Miejskiej przyszedł czas na nowo. Naszym ciężko wypracowanym hasłem jest dialog, wiedza, działanie. W pełni identyfikuje się każdy z tych słów. To chciałabym Państwu obiecać, że tak będę pracować w Radzie Miejskiej. Nie lubię przemawiać, ale kazali. Wszystko zostało powiedziane, bo to będzie najdłuższy film. Taka dzisiaj jest trochę noc oscarowa. I na Oscarach to jest tak, że się różnym ludziom za wszystko, za coś dziękuję. Więc ja sobie też pozwolę na małą prywatę. I chciałam podziękować swojemu mężowi za wsparcie, za miłość. Dobra, a teraz konkrety. Tu jest tak dużo mówione dzisiaj, że ja powiem tylko o jednej sprawie. Marzy mi się, żeby w Drawsku był psychiatra dziecięcy. Jest tak dużo problemów, jest tak dużo trudności u dzieciaków, a nie ma możliwości, żeby im pomóc na miejscu. To mamy już o tyle fajnie, Aniu, że jeden z Twoich planów już jest. Bo psychiatra dziecięcy już funkcjonuje. Już jest w chwili obecnej. Od półtora miesiąca. Jest. Ja rodziłam dziewczynkę do Szczecina. Wiem, natomiast to był problem, który naprawdę funkcjonował przez dość długi okres czasu. I szczególnie pandemia pokazała, że to naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Ale to już jedno masz. Zobaczcie, jeszcze nie weszła do rady, już jest łatwe. Także. Szanowni Państwo, kolejny okręg. Witam, nazywam się Mateusz Wesołowski. Dzisiaj jestem ubrany w koszulę, a nie zawsze jest to mój strój wyjściowy.
Często można mnie spotkać w mundurze, ponieważ jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej oraz zdrowym ochotnikiem z Zagości. Ale najczęściej można mnie spotkać na sali treningowej, ponieważ jestem sportowcem amatorem oraz trenerem personalnym. Kandyduję na radnego Rady Miejskiej w Grodzku Pomorskim z okręgu 8. W naszej gminie mamy bardzo dużo młodych artystów i sportowców. Chciałbym dążyć, żeby te osoby były bardziej doceniane i nagradzane oraz miały większe możliwości wyjazdów na różnego rodzaju imprezy. Mam również kilka pomysłów, aby dążyć do rozwoju infrastruktury sportowej w naszej gminie. Moim celem nadrzędnym po uzyskaniu mandatu radnego jest przede wszystkim aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz próba rozwiązywania jej problemów. Chciałbym się również skupić na kwestiach bezpieczeństwa w naszej gminie. Chciałbym dążyć do tego, aby młodzi sportowcy oraz artyści byli w naszej gminie doceniani i nagradzani. Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach, które odbędą się 7 kwietnia. Oddaj swój głos. Miała w Drawsku jak najlepiej, jak najlepsze perspektywy i żeby tutaj zostawała w Drawsku, a nie wyjeżdżała do większych miast. Chciałbym przede wszystkim być zapamiętany z takich rzeczy, że rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, a na cuda będą musieli Państwo chwilkę poczekać. Dziękuję bardzo. Okej, szanowni Państwo, kolejny obszar. Szanowni wyborcy, nazywam się Katarzyna Kuźniewicz, jesteśmy na terenie okręgu nr 9, z którego startuję. Jestem nauczycielką od 20 lat i całe moje życie zawodowe poświęciłam edukacji młodych pokoleń. Startuję do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Teraz chciałabym zaproponować swoje zaangażowanie na rzecz całej naszej społeczności, startując w wyborach do Rady Miejskiej. Jestem przekonana, że moje doświadczenie w pracy z ludźmi, umiejętności organizacyjne oraz empatia, którą staram się przekazywać moim uczniom każdego dnia, będą mi bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji na rzecz dobra całej naszej społeczności. Chcę być głosem mieszkańców, słuchać ich potrzeb i reprezentować ich interesy. Moje doświadczenie w edukacji nauczyło mnie, jak ważne jest wsparcie w budowaniu świadomości każdego człowieka. Chciałabym działać na rzecz tworzenia warunków do rozwoju naszych dzieci i młodzieży, ale także dbać o dobrostan życia wszystkich mieszkańców naszej gminy. To oznacza inwestowanie w edukację, rozwijanie infrastruktury, wspieranie lokalnych przedsiębiorców i dbanie o nasze środowisko. Jestem tutaj, aby reprezentować Wasze potrzeby i aspiracje. Chciałabym stworzyć przestrzeń do dialogu, w ramach którego każdy może zgłosić swoje pomysły, wyrazić obawy i nadzieje. Razem możemy budować lepszą przyszłość dla naszej społeczności i przyszłych pokoleń. Jezioro Okra znajduje się w moim okręgu i szczególnie chciałabym zadbać o ten teren. Poprawić widoczną tutaj infrastrukturę, zadbać o to, aby mieszkańcy mogli korzystać z niego w pełni, żeby nie zabrakło środków do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Te schody są symbolem minionej epoki i myślę, że każdy drawszczanin doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że niezbędne są tutaj prace, aby poprawić ich stan. Dbałość naszego okręgu będzie polegała dla mnie m.in. na tym, aby poprawić infrastrukturę, stan ulic, chodników, ale także zadbać o zieleń, przestrzeń, naszą przyrodę, która jest symbolem Drawska Pomorskiego.
Dziękuję za zaufanie i zapraszam do wyborów już niebawem 7 kwietnia. Witam serdecznie, tak wyglądam bez okularów. Próbowałam bez, ale naprawdę słońce było niemiłosierne. To takie trochę może małe fupa, ale no nie dało się inaczej, a chciałam na łonie naszego pięknego parku okolic nagrać właśnie ten film. Cóż mogę powiedzieć też, że jestem strasznie zestresowana i tylko jestem nauczycielem matematyki, informatyki, uczę w zespole szkół. Młodzież, ludzi, którzy są tuż przed najważniejszym wyborem, a mianowicie tym, co będą robić w dalszym życiu. Szczególnie na sercu zależy mi ich dobro. Wiem, z jakimi problemami się mierzą i chciałabym, oprócz oczywiście wiem, jakie są bolączki, potrzeby edukacji i jak się z nimi mierzyć, natomiast też mamy gdzieś z tyłu głowy, żeby Drawsko i rozwój naszej miejscowości polegał na tym, żeby młodzi ludzie, którzy skończą studia, pięknie się wyedukują, upragniony zawód zdobędą, żeby chcieli po prostu tutaj wracać, bo jest do czego wracać i po Jeziorze Drawskiej jest pod tym kątem wyjątkowe, nie bez przyczyny użyję tego słowa, z pełną premedytacją na skalę naszego kraju. Trochę głos mi drży, ja bardzo Państwa przepraszam. Na uczniów na pewno już przy tablicy będę patrzyła bardziej przychylnym okiem. I tak, pytania w milionerach też z działu matematyki przychodzą mi bardzo łatwo z hotelu, natomiast rozumiem graczy, co muszą przeżywać. Koleżanka już powiedziała wszystko z miłaniem Mazust, wychodzenie ze strefą komfortu, ale startując tutaj w wyborach do Rady Miejskiej, z takiej strefy komfortu troszeczkę wychodzę. Też chciałam powiedzieć, dlaczego się na to zgodziłam. Dlatego, że i zdecydowałam, ponieważ postawa Krzysztofa, opinie o nim, bo nie znam się zbyt długo, rozmowy także innych osób, bo oczywiście, wybacz, zasięgnęłam języka, przekonało mnie jedno. Krzysztof oprócz fizjologicznego słyszenia, on po prostu słucha. I to słucha aktywnie. Podoba mi się ta postawa i podoba mi się nasz skład. Naprawdę każdy wnosi inny punkt widzenia do rozwiązania jakiegoś problemu. I tutaj właśnie, co to już padło, problem, nie, wyzwanie. I patrząc na problem, nie cytujemy go gdzie indziej, tak? Tylko patrzymy na to, w jaki sposób można rozwiązać wielopłaszczyznowo, bo to jest mega istotne. I pewnie 1000 rzeczy pominęłam, które chciałam powiedzieć, ale dziękuję bardzo. Okazuje się, że mikrofon potrafi zestresować nawet tego doświadczonego pedagoga. Ale to tak jak tutaj Kasia powiedziała, to też świadectwo tego, że ci, którzy stoją przed tablicą i rozwiązują całki, jeżeli jeszcze są w liceum, to zawsze się zastanawiam, o co tym wszystkim chodzi. Pamiętam to z okresu liceum, nigdy nie wiedziałem do momentu, dopóki nie wróciłem do ławki, gdzie już było za późno. Szanowni Państwo, kolejny okręg numer 10. Witam serdecznie. Nazywam się Michał Szymczak. Mam wykształcenie wyższe, ekonomiczne, o specjalizacji gospodarka nieruchomościami. Ukończyłem również prawa administracyjne i samorządowe. Prywatnie mam żonę Aleksandrę, dwójkę dzieci. Jestem szczęśliwym ojcem. Mam różne zainteresowania, jak sporty wodne i sporty zimowe. Prowadzę działalność gospodarczą, ukierunkowaną na zarządzaniu i technicznej obsłudze wspólnot i nieruchomości. Startuję w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. W ostatnich latach nikt nie reprezentował naszego okręgu z wystarczającym zapałem i determinacją, aby konkretnie przedstawić problemy, które są codziennością mieszkańców ulicy Złocienickiej i Sanowej. Jak na przykład wyczekiwany od wielu lat remont i budowa ulicy Sadowej, modernizacja nawierzchni na drogach wewnątrzosiedlowych przy ulicy Złocienieckiej, bezpieczeństwo przy Krajowej 20, rozbudowa placu zabaw
na osiedlu komunalnym, czy choćby modernizacja kotłowni osiedlowej, która mogłaby się przyczynić do znacznego obniżenia kosztów centralnego ogrzewania. Dlatego tym razem wystartuję z okręgu nr 10, to jest ulica Złocieniecka i Sadowa, i w sposób merytoryczny i z pełnym zaangażowaniem będę walczył o nasze sprawy. Moja praca zawodowa w dużej mierze polega na rozmowie i kontakcie z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych. I to właśnie dialog z Państwem i zdobytą w ten sposób wiedzę chciałbym przełożyć na konkretne działania dla lokalnej społeczności. Wybory 7 kwietnia. Zapraszam wszystkich serdecznie do głosowania. Dziękuję i do zobaczenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak tutaj powiedziałem, chciałbym w dużej mierze nastawić się na inwestycje w moim obszarze, w obszarze, w którym mieszkam i na potrzebach mieszkańców, również tam zamieszkałych. Oczywiście przychylam się do tych wszystkich pomysłów, chciałbym być zaangażowanym w to, co ma być zrobione dla gminy, dla wszystkich mieszkańców, ale jednak w dużej mierze i w ogromny sposób chciałbym się zaangażować w osiedle, na którym mieszkam, co mnie wyróżnia spośród kandydatów, którzy kandydują w ulicy Złocienieckiej i Sadowej, to to, że nie jestem nauczycielem spośród całej czwórki kandydatów. Włosy no nie tam, mają też. Ale też przede wszystkim jestem właśnie mieszkańcem ulicy Złocienieckiej, z którą wiążę swoją przyszłość, bo nie zamierzam nigdzie indziej się przenosić, tam będą dorastały moje dzieci i na tym obszarze chciałbym się skupić. Myślę, że to, że tam mieszkam, to, że znam osoby, które tam mieszkają, w dużej mierze ułatwi mi działanie i ukierunkowanie mnie na potrzeby mieszkańców, sąsiadów, znajomych i wszystkie osoby, które z tym terenem są związane. Z Krzysztofem startuję z tego względu, że jest wspaniała współpraca, miła, lekka, czasem nieprzyjemna, ale przede wszystkim dlatego, że pozyskuje ogrom środków zewnętrznych na inwestycje. Budżety w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach zamykały się kwotami 4, 5, 6 milionów rocznie. Teraz wystrzeliły do poziomu 11, zaczynając od 8, 11, 20 kilku milionów złotych rocznie. To jest naprawdę w porównaniu do tego, co było wcześniej, przepaść, jeżeli chodzi o inwestycje. I to jest mój główny powód. Oczywiście współpraca, atmosfera i tak dalej, to są sprawy poboczne, ale inwestycje, poziom ich i ogrom środków, to jest powód, dla którego startuję z Krzysztofem Czerwińskim. Zapraszam do głosowania. Powoli zbliżamy się do końca. Całe życie, że mamy tylko tyle okręgów, co mamy. Okręg numer 11. Nazywam się Daniel Puchalski, jestem kandydatem do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z ramienia Niezależnego Komitetu Wyborczego, okręg nr 11. Okręg ten mogę uznać za swój rodzinny. Z ponad 20 lat mieszkałem w Fornotopie, bo rodzice dalej tam mieszkają. Jestem też absolwentem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Drawskim. Do tej szkoły też wracałem, również po jej ukończeniu, w różnych rolach i rozmach. W kościele w Jeleniu Drawskim, do którego mógł, przyłożyłem swoją małą cegielkę, dałem ślub, tutaj też ochrzciłem swoją starszą córkę. Uwielbiam też zagłębiać się w historię tego obszaru, o której wielokrotnie pisałem na łamach obalnych stron internetowych. Posiadam też doświadczenie zawodowe, ściśle związane z samorządem, które na pewno będę mógł efektywnie wykorzystywać w pracy radnych. Mam wiele pomysłów związanych z tym obszarem, jak mógłby funkcjonować, niedługo też będę je systematycznie przedstawił. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, co jest fundamentem współpracy każdego radnego, to jest dbanie o dobro wspólnoty oraz nawiązywanie ludzi z mieszkańcami, słuchanie ich i pomaganie im interweniowaniu w ich problemach. Czasami są to sprawy bardzo poważne, jak choćby przykład z Jelenia Drawskiego, gdzie ma powstać kolejna kuchnia kruszyw,
Czasami są to sprawy zupełnie błahe do załatwienia od ręki. Właśnie tak przede wszystkim ze strony radnego. Człowieka słuchającego ludzi, pomagającego i interweniującego w ich imieniu. Jestem otwarty na dialog i współpracę z wami i chcę razem z wami budować do przodu. Szanowni Państwo, pytanie do Państwa. To jest przykład człowieka, który pominął najważniejsze swoje rzeczy. Tak naprawdę ten kościół w Mielęku to jest w 95% jego rola, bo napisał projekt rozliczu i okazało się, i od wielu, wielu lat, a od 5, gdzie mam okazję współpracować zawodowo, realizuję programy i projekty w Ośrodku Kultury. Przerwę. No więc, proszę Państwa, ja się może inaczej jeszcze przedstawię. Mam 39 lat, pochodzę z Konotopu, obecnie mieszkam w Drawsku Pomorskim ze swoją rodziną, z dwoma córkami i małżonką, ale cały czas wracam do tego mojego okręgu, który jest dość bardzo specyficzny, bo chyba to jest 1/4 powierzchni gminy, to są miejscowości od Ustoku, Bożołędowo, od Ziemska po Karwice. Specyficzny też pod innym kątem. Mianowicie takim, że większość obszaru to jest obszar, w którym gmina nie ma za dużo do gadania. Jest to obszar, w którym gmina nie ma swoich terenów za dużo, bo to jest poligon wojskowy albo lasy państwowe. I niestety bardzo blokuje to możliwości jakiegokolwiek działania, a mieszkańcy tam są. I to jest tak naprawdę coś, co sobie założyłem za główny cel, a więc tutaj bardzo mocna intensyfikacja, Krzysztofie, współpracy z wojskiem i lasami państwowymi, totalna. Mamy teraz bardzo dobrą koniunkturę, że tak powiem, bo wiceministrem obrony narodowej jest nie kto inny jak człowiek stąd, z Połczyna, więc myślę, że wiele można rzeczy tutaj potrenować. Zwłaszcza, że już nawet w Mirosławcu mamy społecznego doradcę, ministra, także nie są to rzeczy też nie wiadomo jakie i jak ciężkie do uzyskania, myślę. Taki efekt synergii w ogóle gminy to widziałem także w ostatnim, nawet w Ziemsku, na wieży widokowej zbudowanej przez to leśnictwo. Tam jakiegoś projektu, bo jest już piękny placewa zbudowany przez gminę. Miejsce, gdzie można spać ognisko, wiata biwakowa, wieża i plac zabaw dla dzieci. No, sobota, niedziela, piękne miejsce na spędzenie czasu wolnego. I myślę, że takie miejsce powinno powstawać więcej właśnie w synergii tych trzech podmiotów. Dużo tam nie możemy zrobić, ale możemy dużo naciskać, jeżeli chodzi o mój okręg wyborczy. Możemy jednak coś zrobić, jeżeli chodzi o Jankowo. Możemy w końcu poprawić tam drogę jakoś, chociażby swoją własną zbudować. Niekoniecznie patrzeć się na powiat, bo takie możliwości być może się otworzą. Jest dużo pomysłów, jeżeli chodzi o infrastrukturę edukacyjną, bo mamy szkołę podstawową w Mielęku, która jest perełką, tak naprawdę, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast potrzeba tam trochę infrastrukturę sportową zainwestować, zdecydowanie, zwłaszcza tą na otwartym powietrzu. Trzeba także wiele innych rzeczy zrobić, jak choćby świetlica w Mielęku, ale to już kiedy indziej powiem, już na spokojnie. Bo Krzysztof zaraz to nie zawał. Spokojnie, 20 lat w samorządzie na zawał nie tak łatwo. Szanowni Państwo, kolejny okręg. Nazywam się Regina Malet, kandyduję w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku-Pomorskim. Kandyduję z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Czerwińskiego. Jestem osobą powszechnie znaną z działalności i pozyskiwania różnych inwestycji i dołożę wszelkich starań, aby poprawić w dalszym ciągu naszą infrastrukturę drogową, jaki wizerunek naszych małych miejscowości. Startuję z okręgu wyborczego numer 12. Regina Marec. Szerzej znana jako księżna Zamęska. Dzień dobry Państwu, nazywam się Regina Marec. Te moje przedstawienie zdobyło pierwsze miejsce w nominacji Oscarów. Nie lubię, zresztą widzieliście Państwo, jak jestem bardzo stremowana, ale tutaj czuję.
Nie, po prostu nie. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Jestem sołtysem wsi Zarańsko od 11 lat. Nie, że się chwalę, ale Zarańsko przewróciłam do góry nogami. Bardzo się staram dbać o nasze małe ojczyzny, takimi jakimi są sołectwa. Przede wszystkim zależy mi na dbaniu o starszych ludzi. Bardzo ich szanuję, zresztą mam to zakorzenione i przekazane od swoich rodziców. Bardzo również dbam o mieszkańców moich najmłodszych i cóż jeszcze mogę powiedzieć. Będę się starała, bo jak zwykle głównym takim dylematem naszym są drogi. No w Zarańsku już mamy tak ładnie. Muszę Państwu powiedzieć, tutaj udało mi się namówić Pana Burmistrza i naszą Radę, żeby zrobili nam drogę wewnątrz osiedla, także już mamy pięknie, ale dalej będę walczyła, bo walczyłam, prawda, Panie Burmistrzu? Walczyłam. No cóż jeszcze mogę powiedzieć? No dołożę wszelkich starań, żeby nasze miejscowości, nasze wsie piękniały, a naprawdę pięknieją. I jeszcze co mogę podkreślić, bo podkreślam to na wielu spotkaniach, że burmistrz jak powie nie, to jest nie, a jak powie tak, to jest tak. Także jest osobą kompetentną i rzeczową. Proszę mi wierzyć, naprawdę, nie obiecuję, tylko realizuję, z czego bardzo ja się cieszę. A tutaj również chciałabym nadmienić, że bardzo dobra jest współpraca między nami, radnymi, sołtysami, burmistrzami. No stanowimy taki naprawdę fajny, wspaniały organ i realizujemy postulaty naszych mieszkańców. I z tego miejsca chciałabym wszystkim tutaj Państwu podziękować i przede wszystkim moim kolegom i koleżankom, jak i również Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, kolejny okręg. Szanowni Państwo, nazywam się Renat Kędek i najwyższy urząd samorządowy. Startuję do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. O mandat radnego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim ubiegam się z okręgu nr 13 z Komitetu Wyborczego Krzysztofa Czerwińskiego. Okręg nr 13 obejmuje miejscowość Tęczyn, Przytom, Karpno, Kiełbnik, Przystanek, Rydzewo, Mętno, Lasocin, Żółte i Żółci. Mieszkańców tej miejscowości zachęcam do oddania głosu na moją osobę. W kończącej się kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Była to kadencja niezwykle trudna, zawiła, niemniej jednak udało nam się zrealizować wiele inwestycji. Były to inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne, drogowe. Kończąca się kadencja to bardzo duża liczba inwestycji. Większość tych inwestycji zrealizowana została z uwagi na to, że nie mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne. Szanowni Państwo, z zawodu jestem strażakiem. Pełnię funkcję dowódcy zmiany w Państwowej Straży Pożarnej, a także udzielam się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie. Pracę swoją traktuję jako służbę. Jako służbę traktuję również pełnienie funkcji mandatu radnego i taką usługę Wam oferuję. Do nadchodzącej kadencji szczególną uwagę chciałbym poświęcić kończeniu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz poprawie infrastruktury drogowej, która w ostatnim czasie została mocno zdegradowana. W nadchodzącej kadencji mam wiele pomysłów na poprawę integracji społecznej i to chciałbym Państwu zaoferować. Zapraszam Państwa do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Dobry wieczór Państwu. Jak zauważyliście, nazywam się Renat Gędek i też jestem zastosowany tak jak moi poprzednicy. W zasadzie w tym filmiku większość powiedziała, natomiast chciałbym dodać coś o sobie. Jestem szczęśliwym ojcem i mężem. Moja małżonka siedzi tutaj, moja córeczka jest w domu, ma 11 lat. Jestem spełniony w swoim życiu zawodowo również, ponieważ moja ścieżka kariery toczyła się dla mnie satysfakcjonująco. Spełnił się w swojej pracy jako strażak.
w ostatniej kadencji, w zasadzie w dwóch ostatnich kadencjach byłem przewodniczącym Rady Miejskiej i muszę Państwu przyznać, że praca w tej Radzie była naprawdę bardzo dobra, dawała dużo satysfakcji i ta ostatnia kadencja, w której burmistrzem był Krzysztof, muszę przyznać, że była najbardziej udana z kadencji, w której miałem przyjemność pełnić funkcję radnego. Najwięcej inwestycji, kwoty są porażające. Wszyscy Państwo widzieliście, jak duże środki zostały zainwestowane, bo tak naprawdę one poszły w infrastrukturę. A większość tych pieniędzy zostało pozyskane i tylko do tego wychodzą nam takie duże liczby. Dlaczego zdecydowałem się kandydować z Krzysztofem i z jego komitetu wyborczego? Ponieważ mam porównanie i uważam, że to jest osoba jeszcze młoda, jeszcze pełna zapału. Jeszcze pełna zapału i ma wiele pomysłów. Są ludzie, którzy mówią, że płacą, ale tylko mówią, a są osoby, które mówią, że płacą i płacą. Krzysztof jest taki, który, taką osobą, która mówi, że coś się da zrobić i to rzeczywiście da się zrobić. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to mówi to ludziom otwarcie i tak trzeba robić po prostu. Trzeba być szczerym w tym, co się robi. Zapraszam Państwa na wybory 7 kwietnia. Ja kandyduję, co prawda, z obszaru wiejskiego, północnej części gminy. To są miejscowości, które już wymieniałem wcześniej. Łabędzie, Rdzewo i tak dalej. Natomiast zachęcam do głosowania na tych kandydatów, których Państwo tutaj widzicie, bo stanowimy naprawdę fajny zespół. Jak widzicie, potrafimy luźno rozmawiać, potrafimy się uzupełniać. Mamy ludzi przekrój całego społeczeństwa. Mamy lekarzy, nauczycieli, mamy przedsiębiorców, mamy służbę zdrowia, mamy edukację, mamy bezpieczeństwo publiczne, mamy administrację publiczną. Tak naprawdę to jest kompleksowa usługa. Tylko w takim składzie wydaje mi się, że możemy tę gminę dalej rozwijać. Zapraszam Państwa do wyborów. I kolejny okręg. Witam. Nazywam się Katarzyna Hrynkiewicz i startuję w tegorocznych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Trosku Morskim z okręgu 14. W skład okręgu wchodzą miejscowości Suliszewo, Zagórki, Dalewo, Budowo oraz Lindyno. Po dość długich przemyśleniach i rozmowach podjęłam decyzję o ponownym starcie w wyborach do samorządu. Mijająca kadencja nauczyła mnie przede wszystkim odpowiednio ważyć potrzeby ludzi i jednocześnie pokazała, że nawet z punktu widzenia niewielkie inwestycje mogą zdecydowanie poprawić komfort życia naszych mieszkańców. Uważam, że na ten moment najistotniejsze jest to, abyśmy wszyscy czuli się bezpieczni. W związku z tym najważniejszym aspektem mojej kandydatury jest kontynuacja wyświetlenia terenu gminy oraz bezwzględnie poprawa infrastruktury drogowej. W przyszłej kadencji chciałabym się skupić na życiu kulturalnym i społecznym seniorów naszej gminy. Podczas wielu odbytych spotkań i rozmów widać lukę w tym obszarze. Niejednokrotnie osoby te starsze, czasami samotne, nie wiedzą, co zrobić w wolnym czasie. W związku z tym uważam, że trzeba by było bardzo poruszyć kwestię związaną z wykorzystaniem ich wolnego czasu oraz ich potrzeb wynikających z racji wieku. Ponadto jako mama chłopca zaczynającego przygody ze szkołą widzę, jakie jest wiele potrzeb związanych z uatrakcyjnieniem pobytu dzieci w szkole, mając oczywiście na uwadze ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Uważam, iż jest to niezbędne i konieczne, gdyż nauka poprzez zabawę daje najlepsze efekty, uczy cierpliwości, a tak kształtuje charakter. I na tym obszarem również chciałabym się skupić, gdyż dzieci są naszą przyszłością, a teraźniejszość wytycza im kierunki. Wierzę, że tym razem również uda mi się być Waszym głosem i razem z Państwa pomocą osiągniemy sukces w realizacji zamierzonych celów. Jednocześnie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych 7 kwietnia. Ja się nie stresowałam, ja po prostu miałam chyba najbrzydszą pogodę z nas wszystkich. Chyba to było widać. Ja dodam tylko, że ja w tym roku kończę 40 lat. Nie widać w nim. Natomiast, drodzy Państwo, ja już więcej nie będę mówić tutaj
własnej osobie. Ja przepraszam, że stoję tyłem do moich kolegów. Natomiast chciałabym Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. O Tobie, Krzysztof. Tak, te 5 lat pokazało, że prawda i wzajemny szacunek do siebie nawzajem przynosi naprawdę ogromne korzyści. Te korzyści przynosi każdemu, bez znaczenia, czy to jest mieszkaniec miasta, wsi większej bądź wsi mniejszej. I ja wiem, że ja mogę przyjść zawsze. Krzysztof udaje, że go nie ma, ale i tak wszyscy wiedzą, że on tam jest. I z nim można po prostu porozmawiać jak z przyjacielem. Tego brakuje. Brakuje nam tych rozmów, tej serdeczności. I nawet jeżeli Krzysztof powie, że no sorry, nie. No to nie. To wychodzimy wszyscy i wiemy, że po prostu nie da rady. I tyle. No i co? No i chciałabym zaprosić Państwa do udziału w wyborach 7 kwietnia. To jest nasz kandydat, to jest nasz numer 1. Ja jestem numerem 14, trochę daleko, ale też liczę, że będę numerem 1 u siebie w okręgu. No i drodzy Państwo, no wiesz, tak jak Wam podpowiada to, co widzicie tam, te cyfry. One mówią same za siebie. Kiedyś tego nie było, teraz jest, a może być jeszcze lepiej. Dziękuję. Ja, szanowni Państwo, na końcu, ale nie ostatni, okręg numer 15. Nazywam się Roman Zdzisław Bary, jestem mieszkańcem Ostrowic. Do Rady Miejskiej w Jasku Pomorskim startuję z okręgu numer 15. Moim głównym priorytetem jest dopilnowanie, aby powstała świetlica w Ostrowicach. Jej zadaniem byłoby planowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, jak i młodzieży, a również byłaby spoiwem dla organizacji działających na terenie Ostrowic. Moim zadaniem na forum Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim jest reprezentowanie społeczności mojego okręgu wyborczego, ich problemów, jak również dopilnowanie odpowiedniego stanu dróg gminnych, jak i dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej. Moje marzenia i zadania, o których mówię, opieram na nowo pozyskiwanych funduszach, które płyną do naszego kraju. I myślę, że nasze marzenia, jak i nowej Rady, będą spełnione. Zapraszam wszystkich wyborców naszej gminy do wzięcia udziału w wyborach 7 kwietnia. Widzimy się w lokalach wyborczych. Ledwo przeżyłem, bo musiałem wysłuchać wszystkich i myślałem, że nie dam rady, ale jakoś mi się udało. Dziękuję, że tylu was przyszło. Myślałem, że będzie z 2 osoby, bo z początku nikogo nie było. Czyli mamy wyborców, widzę, że wszyscy są zadowoleni i tego sobie życzmy. Ja mogę obiecać, że jestem gotowy do współpracy nie tylko z okręgiem numer 15, również ze wszystkimi okręgami naszej gminy, z nową radą, jeżeli by tak przyszło. No i cóż tutaj, wszystko zostało powiedziane na temat i starej rady, i rady przyszłej, no i przyszłego burmistrza. Muszę powiedzieć to, żebym nawet nie chciał. To jest człowiek, którego poznałem 5 lat temu jako burmistrza i nie spodziewałem się, że tak można działać. No, jest konkretnym człowiekiem, lojalnym w stosunku do rady, nie obiecuje nic, nigdy nie rzuca słów na wiatr i no myślę, że nic się nie zmieni, może być tylko lepiej. Także proponuję, żebyśmy zagłosowali na niego, jak i również na tą radę, którą
na tych przedstawicieli nowej rady, myślę. I okręg ten również. Także dziękuję bardzo i życzmy sobie wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak dopłynęliśmy do tego 15-odcinkowego miniserialu. Mam nadzieję, że daliście radę to dźwignąć, wysłuchać i macie tę wiedzę, ale obiecałem Wam kwestię wyjaśnienia okręgu numer 2. W tym okręgu, jak widzieliście Państwo, my nie wystawiamy naszego kandydata z bardzo prostej przyczyny. Przez ostatnie 5 lat współpracowaliśmy ze wspaniałą kandydatką, która będzie kandydowała z innego komitetu, ale ma nasze pełne poparcie i właśnie dlatego to też pokazujemy, że potrafimy, pomimo tego, że jesteśmy z różnych komitetów, z różnych grupowań, współpracować i popierać tych ludzi, którzy pokazują, że naprawdę nie jest ważne skąd jesteś, skąd kandydujesz, tylko co chcesz zrobić. Joanna Orzechowska. Więc, szanowni Państwo, bardzo krótkie podsumowanie. Ja naprawdę dziękuję, że daliście radę to wysłuchać. Oni naprawdę nie widzieli tych filmów. I w przeciwieństwie do wczorajszej gali oscarowej wypowiedzi na mój temat nie były reżyserowane. Dziwnie się to słucha, ale przekonali mnie, będę kandydował. Co? Nie wiem, czy moja małżonka, która siedzi tutaj obok Ewy, będzie taka szczęśliwa, bo to wyjdzie na to, że kolejne 5 lat nie będzie mnie w domu. Nie wiem, czy już się przyzwyczaiła, ale mam nadzieję, że pokazaliśmy Państwu tak naprawdę to, co chcemy zrobić, co da się według nas zrobić i co przy wsparciu tych ludzi i wszystkich, z którymi my potrafimy rozmawiać. My się naprawdę nie obrażamy na nikogo, na żadną stronę, lewą, prawą, centro, jakąkolwiek inną, czerwoną, zieloną, żółtą, to nam nie przeszkadza. Ja przez te 5 lat, które miałem przyjemność być w tym miejscu, w którym jestem, stwierdziłem, że reprezentuję każdego mieszkańca, od lewej do prawej strony, nazwijmy to sceny politycznej, jakbyśmy to tego nazwali. Naszym zadaniem jest to, żeby to miasto i ta gmina rozwijała się jak najlepiej. Nieważne, kto jest na górze, nieważne, kto jest z boku, ważne, skąd można być czasem w to na pieniądze. To jest najważniejsze zadanie. Jeżeli ktoś tam u góry chce sobie przykleić do tego medal, proszę bardzo. Jeżeli w związku z tym powstanie u nas kolejna droga, kolejny stadion, kolejny zakład pracy, czy kolejny ośrodek zdrowia, pisze się pod tym dwoma rękoma, nieważne jak to z drugiej strony będzie. Proszę mi wierzyć. I cóż, szanowni Państwo, ten czas jest dla Was, jeżeli jesteście w stanie jeszcze cokolwiek z siebie wydobyć i nie zanudziliśmy Was, to jest ten czas na pytania do mnie, do naszej grupy tu. A jeżeli by się okazało, że nie będzie, to zawsze jest możliwość pójścia też na kawę, herbatę, ciasto, porozmawiania z Ani w kuluarach.